Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w kolejnym odcinku z symulatora Farmy 2014. W poprzednim odcinku zakończyliśmy tam na polu sąsiada, oraliśmy mu pole. Dzisiaj będziemy spulchniać pole kolejnego sąsiada. Jedziemy do kolejnego sąsiada, będziemy znów pracować i robi się noc. Pokażę wam tą noc, sami ocenicie, jak ona wam przypadnie do gustu. Mnie ona się bardzo spodobała. Okej, jedziemy. Teraz mam gdzie w prawo. Tak. O, nasz kultywator ładnie też jest oświetlony. Tutaj sąsiad ma składowisko, magazyn. Tutaj jest duże pole. Ojej. Trochę nam to zajmie. Myślę, że nawet cały odcinek. Okej. Dobra. I jedziemy. Ups. Chwila. Trzy. O, za mocno. Zobaczcie. Ciągle mam problem z dostosowaniem prędkości. O, myślę, że 14 km na godzinę będzie ok. Jak widzicie, już na PDA, na minimapie nam się zaznacza. Zaznacza pole zakultywowane. I coś mi spadły troszkę FPS-y. Trochę tego mało. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Postaram się mniej ruszać kamerą, żeby tak tego nie było widać. Nie było czuć tego przymulenia, tak. Okej. To już jest któryś z kolei odcinek, który nagrywam ciągiem. Jeśli się uda, nagram może jeszcze z jeden, a jeśli nie, to będzie niestety kilka, będzie trochę przerwy, ponieważ nie będę miał później czasu na nagrywanie. Być może w weekend znajdę czas, ewentualnie w piątek na tydzień po południu, tak. Nie wiem, czy za tydzień, bo nie wiem, kiedy wam ten odcinek rzucę. W każdym razie już wtedy w grudniu postaram się wtedy znaleźć czas. Będę trochę wcześniej w domu i będę znowu nagrywał serię kilku odcinków, ponieważ jeden na jeden odcinek nie mam czasu. Szkoda mi nagrywać po jednym odcinku ze względu na to, że jak już mam trochę wolnego czasu, to chcę poświęcić go na nagranie kilku odcinków. Tylko wszystko to po to, żebyście mieli co oglądać, bo widzę, że bardzo was ciekawi ta gra. Niektórzy się zastanawiają ciągle, czy ją zakupić, czy nie. Czekają na demo, które ma wyjść. Dzisiaj jest 29, który ma wyjść na dniach, tak? Zostało zapowiedziane, a niektórzy, to jest przykre, ciągle czekają i pytają, kiedy pełna wersja gry będzie dostępna do pobrania w sieci. To jest mi przykro z tego powodu, ponieważ nie poczekają na demo, jeśli wahają się przed kupnem, tylko od razu chcą ściągać tak zwanego pirata. To rozumiem, gdyby nie było tego dema, wiadomo, tej wersji demonstracyjnej, ktoś chce przetestować grę, no nie ma w inny sposób, może na te 24 godziny ściągnąć i później usunąć ją ze swojego komputera. Ale jeśli jest zapowiedziane demo, to przykro mi, że ludzie mimo wszystko chcą te piraty ściągać. Gra jest naprawdę warta tych pieniędzy.
zresztą wiedzieli, że zbliża się premiera, mogli odkładać te pieniądze, jeśli ich nie mieli, prawda? Była zresztą promocja na Steamie, gra kosztowała dużo mniej, bodajże 20 czy 25% obniżki było. Jest także promocja na polską wersję pudełkową gry, o 10 zł chyba przecena na zarówno na edycję złotą, jak i podstawową, więc jeśli chcecie załatwiajcie sobie szybko pieniądze, jeśli nie macie, i zamawiajcie się jako preorder. Oczywiście, jeśli chcecie kupić ją taniej, tak? Okej. Tak jak mówiłem, przedtem już zaprowadziłem traktor z sługami na farmę, na moją farmę. Dostałem na nagrodę pieniężną, taką zapłatę za tą robotę w postaci 2000 euro. Tutaj będzie bodajże także 2000 bądź 2500 euro. Więc to jest fajny sposób na zarobek, tak? Jeśli chodzi o spalenie paliwa, też za paliwo też musimy zapłacić. Takich strat tutaj nie ma, ponieważ paliwo możemy kupować hurtowo do naszego dystrybutora na farmie i wtedy wychodzi dużo, dużo taniej. Okej. A pieniądze, jakiś tam zysk nadal zostaje, prawda? No i poza tym pieniądze zarabiamy pracując na własnej farmie, no. Gdy zbieramy już plony, tak, latem, to wiadomo, gdy odwozimy ziarno czy tam bele ze słomą, wtedy dostajemy także zapłatę oraz dostajemy zapłatę za produkty, które wytwarzają nasze zwierzęta. Tutaj krowy, kury i kaczki, tak? Kaczki. Gdy przełączamy się na następną część sezonu, zyski zostają podliczane i przekazywane na nasze konto. Tak. Okej. Pięknie się kurzy. Jest godzina 20:13. Tak wygląda póki co noc. Myślę, że jeszcze troszkę się ściemni. Okej. Komputerek ładnie pokazuje prędkość. Pozwolę sobie się wypowiedzieć jeszcze na temat jeszcze tej funkcjonalności gry. Muszę to zaraportować. Zawsze o tym zapominam. Brakuje możliwości koszenia trawy. Tak. W grze rolniczej, która odwzorowuje życie rolnika, życie na gospodarstwie, nie ma możliwości koszenia trawy, robienia z nich kieszonek czy tak zwanego siana. Jest to duży ubytek funkcjonalności, ale mam nadzieję, że to w jakimś czasie zostanie dodane. Choć nie powiem, takie coś powinno być od początku. Konkurencyjny Farming Simulator ma ma nawet możliwość robienia kiszonej, bubijania i tak dalej, plus paszowozy, dzięki którym dobieramy odpowiednie składniki i wytwarzamy odpowiedni rodzaj paszy. A tutaj nic. Zwierząt też nie karmimy. Nie ma takiej możliwości po prostu.
Też się na tym, nie ukrywam, też się zawiodłem na tym. To są kolejne dwa względy, pod którymi gra jest wybrakowana trochę, tak? Ale będę to walczył, postaram się zarówno pogadać z producentem, jak i polskim wydawcą, ruszyć wszystko, żeby po prostu chłopaki nie próżnowali, tylko usprawniali grę, bo trochę ma braku, tak? Mimo wszystko, moje opinie pokrywają się z tymi opiniami na Steamie, mówię to już po raz kolejny, gra jest warta zakupu, choćby ze względu na wsparcie dla Playwaya. To jest małe studio, ciągle się rozwija, a gra jest, pomijając brak niektórych funkcji, jest dobrze skonstruowana, tak to ujmę, nie ma błędów, setek błędów, jak w przypadku Agrara. Warto ich wspierać finansowo, aby mogli dalej ją rozwijać. Naprawdę. Warto. Po prostu niektórzy nie tkną, nie dają wąchać przysłowiowego grosza producentowi, a oczekują nie wiadomo jakichś cudów. Jeśli gra jest solidnie zrobiona, nie mówię jak w przypadku Agrara, gdzie masa błędów, tragiczna optymalizacja, praktycznie grać się nie dało z początku. Pamiętam sytuację z Agrarem 2013, kiedy w dniu premiery wyszedł patch ważący kilkaset mega, żeby można było w ogóle uruchomić, uwaga, instalator gry. To jest po prostu kpina. Ja nie mówię, że taki, że w tym wypadku macie wspierać producenta, bo on z tymi pieniędzmi i tak nic nie zrobi. On ciągle będzie wydawał to samo. Ale jeśli produkt jest solidnie zrobiony, producent przykłada się, ciągle go usprawnia, stara się to robić, naprawdę warto, warto dać mu te środki, tak? To tyle odnośnie pieniędzy i zakupu gry. Okej. Trochę się rozgadałem. Ile mamy? 27%. Chyba nie zdążymy tego zrobić na jednym odcinku. A jeśli już, to może się troszkę przedłużyć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w okolicach 20 minut. Jeśli będzie około połowa, to wtedy zrobię cięcie i drugą połowę też dam w jakieś 20 minut. Wtedy będą dwa takie trochę krótsze odcinki. Okej. Mamy 20:45. Zegarek pięknie nam w traktorze pokazuje odpowiednią godzinę. Troszkę. Okej. Jedziemy. Słońce nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło odnośnie pogody. Będziemy mieli same słoneczne dni. Aż chce się pracować. Jak słoneczko ładnie świeci. Prawda? Okej. Muszę troszkę wymanewrować, bo coś mi tu zeszło. Okej. O, jedziemy. Tam widać, ktoś jedzie traktorem. Jeszcze ktoś się porusza, gdzieś jedzie na jakieś zakupy pewnie, bo mu brakło jakichś środków do pracy w polu. Jedzie, mimo że już ciemno. Środek nocy praktycznie. No nie środek, ale początek.
naprawdę fajnym dodatkiem są te jeżdżące traktory. Też jest to pewnego rodzaju nowość obok tej opcji pomagania sąsiadom. Nie było tego w żadnym symulatorze rolniczym do tej pory. A te jeżdżące traktory jakby właśnie symbolizują, że jako rolnicy, mimo że tam nie widzę nikogo jeżdżącego po polach, pracującego i tak dalej, symbolizuje, że jako rolnik nie jesteśmy sami w tym świecie, tak? Nie jesteśmy sami, tylko mamy tam towarzyszy. I to jest spoko. Okej. 15 minut nagrania, 34% spóźnienie, okej. Mylę te dwa teksty. Troszkę zjechałem, ale to się poprawi. Nie będę. Muzyczka z gry nam troszkę przygrywa, ale nie jest za głośna. Właśnie, co do muzyki, wspominałem w poprzednim odcinku, bodajże poprzednim, że gra jest przystępna, pliki gry umożliwiają osobom trzecim ingerencję w nie, tak? Jak ja się mogę do tego wypowiedzieć? Tak jak mówiłem, można zmieniać tam różne rzeczy, można właśnie włączyć ten missing FPS-ów, takie inne przydrobne kwestie. Fajną rzeczą jest także możliwość wgrywania własnych soundtracków do gry. Nawet możemy obecne, domyślne wyrzucić, a zostawić własne, tak? Jeśli nam się nie podobają kompletnie te dźwięki muzyczne, nie traktora, bo tego jeszcze nie rozpracowałem, jak je podmienić, o ile się da. Jeśli te dźwięki muzyczne nam nie odpowiadają, możemy je wyrzucić, a spokojnie wgrać własne. Tylko potrzebujemy do tego specjalnego konwertera, który przekonwertuje nasze pliki MP3 bądź WMA na OGG. Tak. Jest to już tradycją, że jeśli jakieś dźwięki możemy podmieniać, to jedynie w formacie OGG. OGG, OGG, nie wiem jak się to czyta. Wielu rzeczy, nie wiem jak zauważyliście zresztą. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że te pliki OGG są dużo przyjaźniejsze do zaprogramowania i połączenia z dronem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest to ciekawie zrobione, ponieważ nie ma opcji radia, która też już jest dość przereklamowana, a po prostu są to przygrywki wbudowane od razu w grę. Także cały czas nam towarzyszą, oczywiście jeśli mamy je włączone, bądź nie są przyciszone, tak? To mamy zarówno opcję przyciszania, jak i włączania, wyłączania. Okej. Mamy 20 minut odcinka. 45%, więc myślę, że się z wami zaraz pożegnam. I zrobię to i dokończę to na następnym odcinku. Okej. Mamy 46%. Jak będzie około 51%, to się wtedy z wami pożegnam. Zastanawiam się, czy nam paliwa starczy, czy nie trzeba będzie podjechać na farmę zatankować. Wydaje mi się, że troszkę to spalanie jest przesadzone. Dość szybko nam to idzie. Choć mogę się mylić. Nie jestem jakiś obeznany w tym temacie.
Okej. Okay. 20 minut, także zaraz kończymy. Akurat się składa, że będzie 40-50%. Gdybym chciał to umieścić na całym odcinku, to by wyszło jakieś 40 minut, a myślę, że to by było zdecydowanie za długo. Zdecydowanie za długo. I niektórych mogłoby to już nudzić. Okej. Okay. Dobrze. Mamy 20 minut. 51% użyźnienia. Spóźnienia, przepraszam. Więc ja się z wami żegnam i zapraszam do następnego odcinka, w którym to dokończymy właśnie użyźnianie, spóźnianie i nie wiem, jeśli starczy czasu, może coś jeszcze zrobimy, a jeśli nie, to po prostu to dokończymy. Okej, okay, więc cześć!